Także proszę Państwa, ławeczki na Pradze, na Pradze Południe, w Warszawie. No i jak się tu dostać, proszę Państwa, do tego, na ten stadion wejść? Jak? Proszę Państwa, ślady, znaki, stare pomniki, symbole, pozostałości po przyjaźni polsko-radzieckiej. No oczywiście, że tam są już dwie kamery, bo farbą oblany został, proszę Państwa, cały ten pomnik. Idźmy do innego pomnika. Proszę Państwa, mówimy tutaj o naszej Ewie, że ona z ulicy to tak, przyjechała z Ameryki, ma z Hindusem, mężem swoim tam gdzieś w USA, dwie dziewczynki, one studiują. Ciężkie życie, bo to studia kosztowne. No ale jesteśmy tutaj teraz w Polsce. Ona przyjechała tutaj do Polski, uciekła do Polski. Proszę Państwa, no bo tutaj jest jakieś takie lżejsze życie, proszę Państwa. No i co z tego, że tu życie jest lżejsze? Dziadyga mi tu wybiła z pantałyku, bo to idzie, patrz, i się gapi tam do tego pomniczka amerykańskiego. No. Facet. Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj na wylocie, na wyjściu z parku. Jeden pomnik mamy za sobą, teraz drugi. Proszę Państwa, jak to w Ameryce było nieszczęście. Na ulicy Zielenieckiej mamy inny pomnik, historię podkreślający polską z kolei. No ale jak wejść na ten stadion? Jak wejść do internetu? Jak wejść do całego tego pogaństwa, filozofii pogaństwa? Jak wejść? Trzeba się zalogować. No i teraz, proszę Państwa, jak to było na przykład z tym rokiem 325 naszej ery, kiedy Konstantyn Wielki zjednoczył wszystkie religie? No to wszyscy zostali zalogowani. I teraz tak, proszę Państwa, jak to będzie? Wszyscy zostali zalogowani. Jakie są jeszcze reperkusje i teraz w XXI wieku, proszę Państwa? Że katolicy na przykład tu w Polsce mówią, a to wszystko to samo, a to tam w Anglii to jest to samo, bo tam jest krzyż na przykład, znak rozpoznawalny, prawda, rozpoznawczy, że Matki Boskiej to nie ma, no ale jest krzyż, a jak jest krzyż, to jest już wszystko, proszę Państwa. No, ale jeżeli będziemy tak mówić, że wszędzie wszystko jest to samo, no to może i Arabowie są też, bo w coś wierzą, prawda? Przecież Allah to jest Bóg, a Bóg to jak tak ogólnie będziemy do tego podchodzić, no to dobrze, że w Boga wierzą, no i to jest bardzo dobre, no i to jest rzeczywiście bardzo dobra religia, no ale naśladownictwo, ale postępowanie, ale owoce tej religii, jakie są? A Jezus powiedział, że po owocach poznacie ich, że dobre drzewo rodzi dobre owoce, a złe drzewo rodzi złe owoce. I nie może dobre drzewo złych owoców rodzić, ani złe dobrych. Tutaj mnie tak to troszeczkę wybija z pantałyku, bo tutaj idzie dwóch, tu się gapi, tu jeden idzie w krzaki. Oczywiście, że zrobić albo siku, albo kupę. Ale to też jest bezprawne, nie wolno. Także podejdźmy może, proszę Państwa. Dzisiaj mówimy o logowaniu się, o logowaniu się, o logowaniu się. Muszę uważać, bo może z krzaków też ktoś wyskoczyć jeszcze inny. Także widzicie Państwo, tutaj są częste napady rysia na centralnym, jak pojedziecie w przód. Rysia mówi, och, jak ja lubię napady. Oczywiście w filmie to rysia gra, w filmie, jako jeden z wielu epizodów. Proszę Państwa, w roku 325 naszej ery Konstantyn Wielki, który na łożu śmierci ledwie co chrzest, proszę Państwa, przyjął, no to zrównał po prostu wszystkie religie, że są takie same. No i rzeczywiście czasem katolików się spotyka, którzy mówią, a to jest to samo, aby w coś wierzyć, a to jest to samo, aby w coś wierzyć. No i teraz ta Ewka mówi, słuchaj, przecież ja, że przyjechałam z USA, mam dwie córki, studiują, mój mąż, Hindus, nie jest aż taki ważny i ona przyjechała tutaj do Polski, żeby no, pomieszkać, powiedziała, że tam życie ciężkie, nie może po prostu znaleźć pracy. Tutaj też
na pewno pracy nie znajdzie, już jedzie do Arabii, już jedzie tu, już jedzie tam, nigdzie nie pojedzie. Jutro przychodzi tu z Walecznych, z opieki społecznej babka i zobaczymy, czy ona założy konto, numer, proszę Państwa, czy założy konto, czy nie założy konta. Czy Ewka będzie dostawała 600 zł, proszę Państwa, 600 zł i 2. 600 zł i 2. Czy ona założy, czy ona nie założy? No zobaczymy, jak wejść. Jak wejść do wielkiego świata? Jak wejść do internetu? Trzeba się zalogować, ale czy ty wiesz, w co w ogóle ty wchodzisz? Czy ty wiesz, czy wiesz? No, bo wszystkie religie na pewno nie są takie same. To nie jest to samo. Tutaj jest Warszawa, za nami samochody o warszawskiej rejestracji stołecznego miasta Warszawy. Proszę Państwa, po lewej stronie mamy polski Wedel, po prawej stronie mamy Saską Kępę. Park bardzo stary, z tradycją ponad 100 lat, więc historia niesamowicie ciekawa. My dzisiaj tak troszeczkę komputerowo i takich dobieramy też, może i nie dobieramy, ale słów komputerowych. Może Państwo z nami coś tutaj wejdą Państwo w układy. Państwa zobaczą. Tutaj mamy informacje na temat parku. Tutaj mamy informacje. To już wielokrotnie też czytane. Bogu dzięki, Bogu dzięki. Pozdrawiamy serdecznie, buziaczki. Przesyłamy dzisiaj dopiero wtorek i to godzina jeszcze poranna, a już tutaj sesja zdjęciowa. Pary do zdjęć, pary do zdjęć. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Rondo Waszyngtona. Trzeba się zalogować. Trzeba się zalogować. Teraz widzą Państwo, że człowiek musi czasem powiedzieć tak, musi coś komuś przytaknąć, musi siebie zdradzić, a przecież wiara na wiarę nie jest przekładalna. Religia na religię, prawda? Nie jest, prawda? Co będziesz tam się tłumaczyła jakiejś hindustce, prawda? Hindustce, tak? No, a to będzie chustce, chustce. Jakie ty masz spostrzeżenia, jakie ty masz wrażenia, skoro to jest nieprzekładalne. Ale w internecie wszystko jest przekładalne. No to więc, jeżeli chcesz wejść do internetu i z hinduską sobie porozmawiać, no to musisz się, moja kochana, zalogować. Zalogować. I to już, Państwo zobaczą, było w 325 roku przed... ojej, no naszej ery, naszej. 325 rok. Konstantyn Wielki, zły człowiek, a religię połączył. Cuzamen do kupy na glanc. Skąd my to znamy? Skąd my to wiemy? Wiara. Wiara stara, wiara stara, wiara stara. No to więc ci, którzy tak sobie mówią, a to wszystko jest to samo, no to właśnie pochodzi z czasów, gdzie wszystkie religie się zalogowały, cuzamen do kupy na glanc. Te takie wasze wypowiedzi, to wasze takie nastawienie, że, prawda? Wszystko to samo, a nic się nie stało, wszystko to samo. I teraz Państwo zobaczą, te wszystkie religie, one są jakby w jednym worku. Religia jako Babilon Wielki, religia jako Babilon Wielki. Co czeka te wszystkie religie? Co je czeka, proszę Państwa? No zobaczymy. Babilon Wielki jako imperium religii fałszywych przez królów ziemi będzie zmieciony, będzie zniesiony. Tutaj mamy warszawską, proszę Państwa, rejestrację, samochody, polski Wedel, Saska Kępa, Park Skaryszewski, Praga Południe, Most Poniatowskiego, Wisła. Znane tereny, znane miejsca, proszę Państwa. Znane tereny i znane miejsca. Zapraszamy parę młodą. Już też mamy tutaj u siebie w programie. Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy Ewce wielkiej. Ona prawie 2 metry ma jako kobieta. Jako kobieta.
Wielkiej Grecji powodzenia, no, że ona dostanie, że ona dostanie. Także buziaczki, no i proszę jeść kaczki. Warszawska rejestracja, Wawa, Wawa, Wawa. Jest Warszawa, po prostu jest Wars i Sawa. Dzisiaj już na most nie będziemy iść z Ewką, tramwajem polskim jechać, tylko dlatego, bo tam pod ławką, proszę Państwa, człowiek leży strasznie bezdomny, bo i poharatany, bo i po, nie to, że poobijany, ale niedoleczony w każdym bądź razie. Bo Polska miała szansę zostać Ameryką, to po pierwsze, Polska miała szansę prześcignąć Amerykę, no i niestety, pomimo tego papieża, pomimo tej religii, ja wiem, jest wielka bieda wszędzie w świecie. Ja wiem, nie chcą się dzielić Państwo. Zobaczą, jak wrzeszczą ci na Czerskiej, prawda? 8 na 10 w Gazecie Wyborczej, protestując przeciwko wszystkiemu, protestując przeciwko wszystkiemu, że nie, że my się nie poddamy. No, że różne komisje zaczęli zwoływać. No a teraz ta Pawłowicz, ona się śmieje tylko. Chociaż ona to niekoniecznie, ale inni to się śmieją. No. Także proszę Państwa, że te komisje i Wenecka są nic nie warte. Specjalnie i za szybko też połączy się teraz, proszę Państwa, Francja z Niemcami. Także my trzymajmy się jednak swojej historii, swoich tradycji. No i dobrze. Warszawa, samochody, warszawska rejestracja. Rondo Waszyngtona. Radio Tok FM. Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra, ulica Zieleniecka. Stary tramwaj jedzie. Dobrze. A my teraz patrzmy się na te stare pomniki, na rzeczy jeszcze może bardziej korzenne, jeszcze może bardziej stare. Ale pamiętajmy też, że jeszcze wcześniej, w 325 roku, świat został już zalogowany. To tak samo jak ta Rumunka mówi do tego kierownika z galerii studio, co spadł bardzo nisko, spadł na sztaf, bo zabrali jemu galerię. Galeria jest, teatr studio, ale on poszedł już wolny, tak troszeczkę się chodzi i uśmiecha. To on mówił do tej Rumunki zawsze: czy pan jest zalogowany? Czy pan jest zalogowany? No bo jak przychodzą ludzie na wernisaż, stoi wino, no to każdy chciałby, może nie każdy, ale prawie każdy, ale większość, prawda? Już większość chciałby takie winko spożyć, spróbować. Ludzie często czekają na znak, że to już, czasem wcześniej, że już wolno, a że to jeszcze nie wypada. No, także bardzo stary kamień Państwo zobaczą. Chyba najstarszy na świecie kamień. Tutaj w kościele na Grochowskiej to są groby, które mają po 1000 lat i więcej. Arabskie, litewskie, wszystko, wszystko, wszystko jest. Także świat, Państwo zobaczą, już dawno był zalogowany. Nie można po Bogu poprawiać, że to niedziela święta, że to dzień święty, że to ci są święci. No przyjechali Mormoni z USA tutaj w Polsce, a nie przyjęli się, bo też i w parku byli. Oczywiście park Skaryszewski jest ulubionym miejscem Świadków Jehowy. Tu zawsze z Biblią siostry głosiły. No ale jak teraz wszyscy wyjechali z tej warszawskiej rejestracji, wylogowali się do Anglo-Ameryki Białystok, czyli tam tablica będzie 185 km stąd, no to cudze chwalicie, swego nie znacie. Popatrzcie się na to, co tu jest. Aleja Zieleniecka, Warszawa. Kamera wchodzi, proszę Państwa, że ja musiałam się podrapać po nosie. Tylko zobacz. No. Co tu jest? Także opiekunka z OPS-u powiedziała do tej Ewy: Pani Ewo, musi Pani gdzieś mieszkać,
Albo musi pani udać, że do kogoś pani przychodzi i nie wolno się narzucać. No i ona wczoraj mnie tak prosiła, ta Ewa Grecja. Ja mówię, słuchaj, no to niech przyjdzie, przyjdzie w środę, to może jeszcze teraz dostanie Ewka forsę. Mało tego, dostanie forsę, będzie ubezpieczona do lekarza, do szpitala za darmo. Mało tego, będzie miała jeszcze tutaj obiady. Tam, gdzie Janek Witek chodził. No, obiady. Bar alpejski. Czyli ona, jak jest zalogowana, że gdzieś przy czymś, przy jakimś mieszkaniu, domu, do kogoś tu przychodzi. Do nas przychodziła przecież. Ale jest dokuczliwa trochę. No, ale opiekunka powiedziała, ale nie narzucać się, bo nie każdy sobie życzy, żeby takiej osobie pomóc. I teraz tak, na Marszałkowskie, jak państwo pojadą tutaj mostem Poniatowskiego, tramwajem polskim, oto stary tramwaj, autobusem MZK Warszawa przykryty. No to tam na Marszałkowskiej śpią pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Ludzie na ławkach normalnie śpią na ulicy. Nikt się nimi nie zajmuje, nikt się nie opiekuje. No tam te zupy są gotowane. Dobrze, każdy może przyjść, nawet emerytki teraz, normalni ludzie zmądrzeli, że to za darmo, to można sobie do kubła nabrać, nakłaść. No, także jest Warszawa. Ewka jest już zalogowana. Jutro przyjdzie ta opiekunka i będzie ze 25 kartek podpisanych, 25 kartek i wtedy dopiero będzie można już powiedzieć, że wszystko zrobione, wszystko załatwione. Jedna sekunda, jesteśmy przy centrum krwiodawstwa, Saska Kępa, Praga Południe, Warszawa, Mazowsze. No, straszna biurokracja, ale tylko dzięki temu Ewka będzie miała te 600 zł raz na miesiąc. Jakby dla uciekinierki, skąd? Z USA, ze Stanów Zjednoczonych. Powtarzam, że ma dwie piękne córy, które uczą się, proszę państwa, za duże pieniądze. Tutaj natomiast te dziaduki, co my ten buf tak reklamujemy, co się tak dąsają, są tacy niezadowoleni, wszystko im się nie podoba, bo to przecież oni chcą udać bogaczy, bo za darmo studia, za darmo śpią w pupach w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56 przez Wisłę. O tam właśnie dokładnie, jak kamera pokazuje, proszę państwa, i się dąsają. Każdy naród już jest zalogowany. Każdy naród ma coś takiego w sobie. Dąsanie się, bo my czasem mówimy, o, my to jesteśmy źli, a oni to są dobrzy. Potem jak oni zaczną podskakiwać, to my mówimy odwrotnie, prawda? No, ale ludzie są niedoskonali. Świat jest szatański. Świat jest diabli. Jeżeli my będziemy cokolwiek robić, żeby ten świat podnieść, podtrzymać, to już Jezus Chrystus powiedział i nie tylko Biblia, kto chce być przyjacielem świata, no to od razu jest nieprzyjacielem Boga. No, Noe budował świat, odbudowywał świat, budując arkę, nie. Noe to tylko czekał, patrzył czasu końca i budował na polecenie Boga Jahwe wielką arkę. I niech to będzie wielkim przykładem dla nas, skoro Jezus Chrystus powołał się i mówił tak. Jak było w czasie Noego, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Jedli, pili, rechodupstwo uprawiali, żenili się, za mąż. Do czasu. Pili, jedli, filmy, imprezy. 3 godziny pracy, proszę Państwa. 3 godziny pracy. Już ja wczoraj w poniedziałek widziałam tutaj znad Wisły towarzystwo. Biegło. Ho, 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 grille. Leżenie nad Wisłą. Można też przyjechać z Ameryki do Warszawy i poleżeć nad Wisłą. Ewka przyjechała z Ameryki i sobie pochodzi po Parku Skaryszewskim na przykład. Ona tutaj ma też różne dyskusje, ale żeby jeszcze była jechówką, to jeszcze może by mogłaby porozmawiać na tematy Pisma Świętego. Ale jak ma w głowie fiubździu, no niestety, ale i takim ludziom też trzeba pomóc, proszę Państwa. Takim ludziom też należy pomagać. Nie można powiedzieć, nie wolno powiedzieć nie. Ale mówię jeszcze raz, ile takich ludzi jest na Marszałkowskiej? Nikt się nimi nie przejmuje.
ale jeżeli dość dużo ludzi się zgłosi, to nie wiem, czy państwo polskie wydoli. Bo teraz tak, 500+, Google+, Wiesiolandia+, wszystko najlepsze, bo wiecie państwo, YouTube to już tak zdziadziało, to Dailymotion to też ten film, zanim tam wpuścisz, to 4 razy łaskę robi. To tak samo jak do artinfo.pl, no to już ta Francja, Polska, Ameryką nie będzie, ale może jak będą się tak starać, żeby ludziom w czymś pomóc, żeby ludzi z ławek wyciągać, z bezdomności, jak będą się starać, to może ta Polska kiedyś Amerykę prześcignie, ale podejrzewam, że chyba przez dumę, przez upór to chyba nie. Państwo zobaczą na tę Rudą, jak ona tu idzie, jeszcze na ulicy, to ona różne takie pozy obronne, gesty obronne zachowuje, bo to jest mowa ciała. No ale jak idzie w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jest u siebie, sama u siebie i tak szpanuje, oczy w sufit, kopyta w kieszeniach, proszę państwa. Butelki skręca plastikowe, tumult, krzyk, szum, trzask, prask robi, pokazując, że ona ważna. No to przecież nie o tytuł chodzi, a tu jednak im chodzi o tytuł. Jezus powiedział, kto będzie mówił nauczycielu, prawda? I ten ktoś będzie to przyjmował, będzie w tym układzie Ojcze Święty i całe mnóstwo innych rzeczy. To jest bardzo źle. Abyście się nie tytułowali, nie nazywali siebie ojcem, nauczycielem, ani rabbi. Tu. Rabbi. O to chodzi. No, a tutaj państwo zobaczą świat, aby mieć. Tutaj z tym mieć to ciężko, bo Polska jest biedna. Polska jest bardzo biedna. Bardzo jest biedna. Ale aby być, to na Uniwersytecie Warszawskim ona chce być. No, bo to z dziada pradziada, prawda? Być. No, ale potem życie ciężkie. Janek Witek powiedział, nigdy w życiu cieciem bym nie został. No ale może w Wielkiej Brytanii jakby zapłacili 15 razy więcej. Tak dla zbytu mówił, ale może by naprawdę, gdyby miał kontrakt i ktoś by mu pomógł po prostu tam pojechać, on by pojechał. Ale tak to nigdy w życiu. Bardzo butni, bardzo pyszni, zarozumiali. Mieć i być. Docent, doktor, habilitowany. Tytuły, proszę państwa, wszystko. To jest bardzo cenne, proszę państwa. Bardzo cenne, żeby mieć i być. Tak jest u Polaczków. No. Ulica Zieleniecka. W kierunku, proszę państwa, na Miejską Straż Skaryszewską po prawej będzie Teatr Hübnera Powszechny, proszę państwa, w Polsce. Czyli już państwo wiecie, że wszyscy mogą się tak buntowniczo zachowywać. No ale Polska doczekała się, że teraz skoro ich stamtąd z Anglii będą wyganiać, no to teraz i Polaków z Anglii będą wyganiać. Także na nic to podskakiwanie, na nic to pokasływanie, na nic to pochrumkiwanie, proszę państwa. Będą was wypieprzać. No, będą was wypieprzać. Chcę usiądę. Zobaczymy, co tu się będzie działo. O, ulica, proszę państwa, Zieleniecka. Tutaj autobus 509 i jesteście w jednej sekundzie, proszę państwa, już na stacja krwiodawstwa Saska Kępa. Tam, gdzie te największe szlachcianki mieszkają, no bo szlachcianki, no to są bardzo ważne. Szlachcianki są bardzo inteligentne, są bardzo mądre. Mieć i być w Warszawie. Mieć i być. Mieć i być. Mieć i być. Tutaj jest pusto, ale wystarczy, że są dwie osoby i na ciebie się gapią. To już jest bardzo ciekawe. Dwa grubasy poszły, też się gapią, proszę państwa. Teraz to nie, teraz to udają, że nie. No, także proszę państwa, aby być osobą zalogowaną. Cisza, spokój, cisza. Nic się nie dzieje, proszę państwa. Śliczna jesteś, śliczna. Proszę państwa, nic się nie dzieje, bo wtorek. A powinno coś się dziać, nie?
skrzyżowania. Poniedziałek, wtorek. No, ale teraz jak zamkną te supermarkety, linia Mysia, Kościół rzymskokatolicki, może przyciągnie ludzi z powrotem na mszę. Wszystkich leniwych, kaślących, pokrunkujących, pobrechujących, zaglądających nie tu gdzie trzeba, robiących nie to co trzeba, myślących nie tak jak powinni, proszę Pani. Może zapędzi ich z powrotem na tę mszę stołecznego miasta Warszawy, gdzie tu jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Jeżeli ludzie sami sobie nie będą w stanie pomóc, to kto Wam pomoże? I teraz tak przykładowo, prawda, osoba z ulicy, która by poprosiła Was o to, która by w ogóle chciała, która by robiła wszystko, żeby Państwo jej taki zasiłek 600 zł miesięcznie wypłacało, to czy Ty byś pomógł, czy Ty byś się zgodził, czy Ty byś podał rękę w tym sensie, żeby do Twojego domu przyszła i ta osoba z pracownikiem socjalnym, z opieki społecznej? A tych ośrodków sporo mamy tutaj w Warszawie, bo Warszawa to 3 miliony, Warszawa to jest, proszę Państwa, 3,5 miliona. Różnie mówią, 2,5 mówią, 3, 2,5, 3,5. Także proszę Państwa, jeżeli tutaj są napady w Parku Skaryszewskim, coś z czegoś wynika. Tutaj czasem się tak oglądają, gapią się, dąsają, jakoby nie widzieli, no to muszą wiedzieć, że bardzo wielu rzeczy nie widzieli. Tego, co jest już we Francji, chociaż Polska troszeczkę umiała się z Francją zrównać. W Anglii, w USA, w Anglo-Ameryce, Białystok. Nie mają zielonego pojęcia. Nie mają. Nie mają. Na przykład ten Facebook, jak to Janek Witek mówił, słuchaj, przecież u nas wszystko jest obcięte. We Francji, jak włączysz Facebook, czy Daily Motion, czy cokolwiek, to tam wszystko jest, a u nas jest wszystko obcięte. Nie ma, nie ma, nie ma. Także widzicie Państwo, Polska sobie obcina, Polska się wykluczyła, nawet nie każdy wie tutaj, że w Lidzbarku Warmińskim nad ołtarzem w kościele jest ten właśnie tetragram JHWH, imię Boże, Jahwe, przedstawiający, który to tetragram został wyrzucony, usunięty. No i co Ty na to? Tetragram. No. Drugie przykazanie było wysunięte. Usunięte. Wyrzucone. Przesunięte. No bo to wystarczy coś przesunąć, a potem diabeł, czy coś podważyć, a potem diabeł pokieruje Wami dalej, jako sługami szatana, diabła. No bo to wiadomo, że to są, wiecie Państwo, misjonarze, słudzy Jehowy, a tutaj są słudzy diabła. Tutaj w Warszawie sług Jehowy nie ma. Ludzi takich, którzy by czytali Biblię, chcieli ją poznać, chcieli być blisko Pana Boga, tego Pana Boga poznać z Pisma Świętego i to Słowo Boże głosili innym. Nie ma już teraz takich. Wspomniałam tutaj troszeczkę o świętych, tych mormonach. Uciekli dawno do USA, bo tutaj jest pusto. Jest pusto głowie. Leją wodę z Wisły. Co jeden to jest nieprzytomny, ziewa, a kaszle. Kaszle nawet wtedy, kiedy nie jest, proszę Państwa, chory, czyli robią nie to, co trzeba, ale już jak jesteście zalogowani od roku 325, od soboru w Nicei, Konstantyn Wielki bardzo dużo dobrego zrobił, to teraz może niech ten Dekameron następne inne rzeczy robi. Póki co wszyscy mogą siedzieć tutaj nad Wisłą z neronowym listkiem figowym, proszę Państwa, w uchu, i czekać na lepszy czas. Już do Was świadkowie Jehowy nie przyjdą. Już do Was mormoni nie przyjdą. Ewangelików nie ma teraz, oni gdzieś tam przy Anglii będą się kręcić, a tam wrogość, jak już Państwo wiecie, powstała względem Polaków. Także no nie wiadomo, co to będzie. Codziennie coś innego. Codziennie coś innego. A ludzie umierają i lepiej tak chyba umrzeć, nic nie wiedzieć,
nic nie słyszeć, albo doczekać takich czasów zwycięskich, jak się przyłączysz do wielkiej rzeszy ludu Bożego, która teraz już od lipca będzie spotykała się na stadionie Legii, nie tu, tylko po tamtej stronie Wisły, tam jest stadion Legii, kongres Świadków Jehowy, to też przyjadą goście z różnych krajów. Z USA, bo tu katoliczka kaszla. Proszę Państwa, z USA przyjadą, no może z całego świata. Tutaj w roku 1985 był kongres międzynarodowy na stadionie dziesięciolecia, teraz narodowy, z 13 krajów świata. I Barbara Barley, i Holandę, wszystkie z Hiszpanii, z Japonii witałam, z Rosji witałam. Nawet tutaj jednego Rosjanina to napadli, pieniądze zabrali, czy co? No bo to wiecie Państwo, tutaj jak jest park Skaryszewski, a on gdzieś tam szedł, no to jest niebezpieczny. Tutaj proszę Państwa, ci moherowi to teraz mają mszę. No i bardzo dobrze, trzeba tak zapędzić, żeby tym nosem blisko i w książeczkę do nabożeństwa, w brewiarz. Niech się wpatruje, co ma pod nosem, bo wy zawsze cudze chwalicie, a swego nie znacie. Po co to, po co to, po co, po co, po co? Ani jednej osoby nie ma od z cerkwi ludzi prawosławnych, ani jednej nie ma teraz osoby od Świadków Jehowy, mormonów, ewangelików. Nie ma. Jest pusto. I świat czeka na zniszczenie, na zagładę. To znaczy, wiemy, że to będą wydarzenia bardzo spektakularne, wielkie, no bo skoro Biblia mówi, że narody mają poznać, że ja jestem Jehowa i jest to zwrot w księdze Ezechiela, który występuje aż 62 razy, no to chyba to jest istotne. 62 razy jest napisane. Księdze Ezechiela. I narody poznają, że ja jestem Jehowa. Czyli tak jak one zniszczą wcześniej Babilon Wielki, religie fałszywe, bo to już wyjścia nie będzie, proszę Państwa. No to potem Bóg zniszczy. Jahwe zniszczy ich. I tak samo jak Faraon dowiedział się, że to Jahwe zniszczył złote rydwany w Morzu Czerwonym. Pokonał, poraził piorunem. Tak teraz narody będą wiedziały, że to Jahwe doprowadził ich do takiego miejsca, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. I to było takie miejsce, gdzie Żydzi zawsze zwyciężali. No, Bóg żydowski, Jahwe. Także proszę Państwa, Żyd znaczy wierzący. I tego się trzymać. Żyd znaczy wierzący. Także nie chodzi tutaj teraz, zwłaszcza w XXI wieku, o, proszę Państwa, dosłowne rozumienie słowa Żyd, tylko chodzi o sprawy duchowe. Taka jest Biblia, musisz ją poznać. Zapraszamy, zaloguj się do Biblii, do Słowa Bożego. Kup. Sprawdź szyfry, jak poznać Biblię. Sprawdź, jak ją studiować.